Orkiestra posła już po zachodzie słonka, bo jak ludzie nie pojedzą, nie wypiją, to i tańczyć się nie chce. Wracają, jak to mieli w zwyczaju, grali i przyśpiewowali. Tym razem skrzypki smutno i cieniutko grają. Nic nie jedli, nic nie pili, ani my się weselili. Na to basy godają. Godoują, godoują, godoują. I z tego wyszło, że basy są najmądrzejsze w rusowskiej muzyce. Z Bogiem. Jak to wszystko jest nie takie straszne, jakby się wydawało, nie? No ciężka pewnie była podróż, bo to kawałek drogi, ale nieraz warto wyruszyć, wiesz, nie? Zobaczyć inny kawałek polskiej ziemi. Cieszę się ogromnie, żeś przyjechał na Fałku. Tu jest taka pamiątka z kościółka, wieżyczki i tak dalej, wiele, 2:15 i dyplom za uczestnictwo, co na razie, nie? A potem to się łatwiej, nie wiadomo co będzie. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Proszę o brawa dla Fałka. Teraz wystąpi Lucja Czudecz z Nosówki, a przygotuje się Mateusz Iżyński z Błędowa z Głowieńskiej. Tak, z Błędowa z Głowieńska. Teraz witamy Lucję. Patrzcie, mało to, że ma ładne imię, to i ładna panienka rośnie nam tam na południu. Chłopaki, jakby co będzie ta szukać, to będzie ta szukać tam koło Rzeszowa niedaleko. Witamy Cię serdecznie. Jakbym taką maluśko była, tom se po swojemu długo godała. Józem do szkoły miała chodzić, a nijak mi nie wychodziło godać tak jak trza. No i Boży, to mi sło godać to, co było ska. Jak chciałam powiedzieć łusko, to mnie się godało usto. Łyska, to jo godała łysta. Górka, to była górta. Bo i gie, cięgiem mi się godało jak de. Moja matka, tak postanowili, ze mnie nauco dobrze wymawiać, nim pójdę do szkoły. I zarządzili. Łodź dzisio, nikt wikcie doma nie będzie rozumiał, jak nie będzie godać tak jak trza. A co matka rzekli, to była świnto rzec. Tak musiało być. Przyjechał ojciec z jarmarku, przywiózł cukierki, kukiełki i się pytał. Co Wiktusi dać? A jo. Cutietti, cutietti i tutiotetys. Nie wiem co ty chcesz. To nic nie dostaniesz. Rozbecałam się i uciekłam pozolić się do babki na przecinie. Ojciec nie dali Witusi cutietu. Witusia ciała nie dali. Bo cię dziecko nie rozumieli, czego ty chcesz. Musisz ze mną co dzień uczyć się dobrze wymawiać kuzde słowo. Przecie chcesz pójść do szkoły? Witusia chce do stoły. Do czego? Stoły? Jak tak będziesz godać, to ci kozo w szkole pod stołem siedzieć. No już cicho, cicho. Kuzdy się muszą nauczyć dobrze godać i ty się nauczysz. Jak twój łodziec był taki mały, kiedy ty źle godol. I przez to stał się nieszczęście. Bawił się przy mnie na przecieniu, a jo se na nieckach zyto do mielenia na chlip przebirała z konkolu i istnego śmiecio. A on coraz to do mnie przychodził i godął. Mama, ciele lubię, mama, ciele lubię.
Ją nawet głowy nie podniosła, iną rzekła uradowaną, ze mi się dziecko tak przymilą. Lub nie ta, synku, lub. Ale łom, jakby go coś i najeno, dali swoje i to co rozgłośni. Mama, ciele lubię, mama, ciele lubię. Pomiarkowałam, że coś i chcę. Wstałam, pogłaskałam go po głowinie, a on chycił mnie za rynkę i wjedzie do gruby. Poziro, a tam ciele lezy rozdęte. Wlazło jakoś ze stajni, wlazło do gruby i się nazarło zimnioków. Ja zdechło. Tak się tym przejenam, że ponow porę dni józem dobrze go dałam. A tę powiostkę mojej babki do dziś opamiętą. Jak to Łuska nam ładnie poopowiadała piękne historie. Słuchaj, Łuzia, tu jest też dyplom dla ciebie i jest pamiąteczka za to, że przyjechałaś. Będziesz miała pamiątkę, a nagroda może być też. Wcale nie powiedziane, że nie. Dziękuję ci bardzo. No, teraz już idziesz odpocząć troszkę, żeby już nerwy uspokoić, a ja poproszę Mateusza Iżyńskiego. Mateusz Iżyński, Błędowa Zgłobieńska, tak się to nazywa. Przygotuje się Marcelina Sajdek z nocówki. Mati, chodź tu. Witaj, Mateuszku. To jest Mateusz, proszę o brawa, bo on jest porządny do was. Łopysnym pustelniku. Żył dawno temu bardzo powozny pustelnik. Wyżył się wszelaki ziemski przyjemności. Mieszkał son, zdalał od ludzi. Miał ino to, co konieczne. Żywił się tym, co na los w lesie. Popił wodą ze źródełka i od rana do wieczora chwalił Boga i błogął, by Bóg był miłosierny dla grzeszników. Boże Ojcze wiekuisty, miłosierny i łaskawy, moja dusza do Ciebie należy. Nimos chyba w całej okolicy godniejszego, co by jego duszą miała być bliżej tronu Bożego w niebie niż moja. Jest, jest, ty pyszny człeku, zwiesi on bandyta, usłyszał głos. Poszedł pustelnik szukać tego świętobliwego człeka. Pytał o niego po miastach, wsiach, klosztorach i już zaczął wątpić, czy on słyszał głos, co mu się przyśniło. Głód mu doskwirał. Poszedł po prośbie do bitnego domu, gdzie była gromada małych dzieci. Gospodyni podzieliła się z nim ostatnią kromką chleba i zapytała: skąd i gdzie Bóg prowadzi? Jak się dowiedziała, co i jak, rzekła: jon bandyta godocie? Jest tu taki cłek, nie bardzo rozgarnięty, co wieczór gro pod korczmą na skrzypkach. Jeden mu grosa rzuci, inny mu do kopnioka. A jak mo nawet parę grosy, to rozdoje bitnym sierotom i gdowom. Nikt nie wie, kto on i skąd. Taki dziwok. Poszedł pustelnik pod korczmę. Nalazł tego muzykanta, wywołał go dali od karczmy, bo jego dusy, usy nie mogły znieść, jakie tam były spreźne śpiwy i przekleństwa. Wy się zwiecie ją bondyta? Tak nie zwio. Pytam was o was o całą okolicy, bo miałem objawienie, że wy będziecie bliżej tronu Bożego w niebie niż jo. Powiedzcie mi, czym zeście się na to zasłużył? Nie godojcie byle czego, to być nie może. Mnie nie tylko tak zwiął bondyta. Ja przez porę noście lot bądziorowałem po lasach. Wiele żon nie mam przeze mnie mędrzów, a siroty u ojców. Nie dbał ja o dusze moje, ani nie wierzył w Boga. Jakbym popadł w to roboty
i postrzelonego poratowała wdowa po zabitym przeze mnie kupcu, wyznały mi prawdę, kto ją, a ona mi wybaczyła. Jedna mi wybaczyła, a inne grom, zbiorą grosę i wiela mogę, pomogą biednym sierotom. Boże, zmiłuj się nade mną. Bóg dzwoni, już poznałem pychę moje, rzekł pustelnik. Nikt go już więcej w pustelni nie widział. Jak już ładnie wszystko poszło. Ale muszę powiedzieć, że masz pięknego patrona, tak, jest ewangelistę i bądź też wspaniały, bo tak jak mi mówiła pani Stenia Rosnie, na porządnego kawalera. Cieszy mnie to bardzo. To jest pamiątka i dyplom uczestnictwa i brawa od publiczności. Dziękuję ci bardzo. A teraz wystąpi Marcelina Sajdak z Nosówki. To jest wszystko rzeszowskie. A przygotuje się Hubert Sajdak, też z Nosówki. Potem będzie Stenia Buda, tak już dla niektórych informacyjnie. Marianna Stępniak, Mazów z Lubelskiego, Sławomir Ziemiński z Gdańska, Mirosław Beger z Gdańska. A teraz Marcelina Sajdak. Witamy Marcelinkę, zapraszamy Cię Marcelino. O, brawa dla Marceliny. Zeł dawno temu, na ziemi święty rok, wędrował całe życie po świecie ze swoim pieskiem Roskiem. Łot czasu, jak ten pies uratował świętego Rocha, łot śmierci głodowy, nie rozstawali się ani w dzień, ani w nocy. Razem wędrowali, liczyli ludzi i zwierzęta z różnych chorób, nawet ze szczeklizny tys, na co wtedy nikt nie znał ratunku. Wielką mieli sławę, bo którego święty rąk dotknął, boski pomocy wzywając, zdrowią. A którego rosek polizał, to zaraz mu się rony goiły i boleści ustawały. Kiedy pomarł święty rok, bo przecież każdy umierać musi, jego dusze zanieśli anieli do nieba. Jego piesek rosek był na ziemi z wielkiej złości, a ja z jego maluśka dusycka wyskoczyła z ciała i poleciała za swoim panem. Stanęła dusa świętego Rocha u bram nieba, a psy mi jak na ziemi maluśka dusycka pieska Roska. Święty Pieter otworzył księgę wiecystą, wyczytał wszystkie zasługi świętego Rocha i już miał bramę niebieską otwierać, bo ziro i ujrzał maluśko dusyckę. A to? Co to jest? To dusa maluśka mojego pieska Roska. My chcemy być razem na wieki wieku, rzekł święty rok. To nie może być. Dusze zwierzęce do nieba wstępu nie mają. Psanowco powiedział święty Pieter. Ni, to ni. Chodź, Rosku, wrócony na ziemię. Rzekł święty rok. I wędrowały dalej łowiec susycki, jak za ziemskiego zwoda, i liczyli ludzi i zwierzęta. Janieli przynosili coraz więcej dziękczynienia do tronu boskiego za cudowne uzdrowienie za przyczyną świętego Rocha. Rzekł Bóg Ojciec do świętego Jana Chrzciciela. Znośli Janie tego świętego Rocha? Wybaczcie, Ojcze, nie znam, rzekł święty Jan. To idź, Janie, i zaproś Michała do tronu mego, tego wielkiego świętego. Niech go uhonoruje za jego zasługi, rozkazał Bóg Ojciec. Szuka święty Jan, wszyscy święci, Janieli, ale w niebie nie ma zewa na los świętego Rocha. Udał się święty Jan do świętego Pietra. Pomóż, Pietrze, Bóg Ojciec kozalic przyprowadzi do swojego tronu tego wielkiego świętego Rocha. Oj, bida, bida,
Nie moc świętego rocha w niebie. Dobra to duso, ale strasznie uparto. Chciał do nieba wlość ze swoim pieskiem Roskiem. Nie mogłem na to zezwolić. Przecież jak w Biblii napisane, było wiele zasłużonych zwierząt. Łosią, co Chrystusa wiózł do Egiptu i jako króla do Jeruzalem. Wół, co to dzieciątko Boże wstające mu grzywo. I choćby kogut, co do mnie zatruł, by poznał słabość moje. Masz rację, Pietrze, ale co teraz pod nieba? Trzeba nam pójść do Boga u Ojca i mu wszystko przedłożyć. Jak mu radzili, tak mu czynili. A Bóg Ojciec wydał wyrok łaskawy. Od teraz wszystkie dusze zwiedzyńce mają prawo służyć swojemu Panu na wieki wieku. Janu. Poślij pierwsze Janiera po świętego Rocha i Rocka na zimie. Święty Franciszek kochał zwierzęta jako braci mięsnej na ziemi, a święty Roch wyjednął miejsce zwierząt w niebie. Jeśli ujrzycie obraz lub figurę świętego z psem, to jest święty Roch z Roskiem. No, Marcelinka, muszę powiedzieć, że bardzo mnie cieszy, że przyjechałaś tutaj, bo przed chwilą rozmawiałem z braciszkiem twoim, o rok młodszy brat za chwilę wystąpi, i mówi, że Marcelina go szkoli, nie da, że on się nie chce dać.